Tak jak wspomniałem, ta konferencja jest organizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków mechanizmu finansowego obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tak zwane fundusze norweskie. W ramach tego projektu kontynuujemy działania rozpoczęte w latach poprzednich. Oprócz funduszy norweskich mamy tu też współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na samym początku kilka słów na temat samego błotniaka łąkowego i dlaczego warto go chronić, dlaczego ten gatunek w ogóle wymaga czynnej ochrony. Jest objęty ochroną gatunkową. Został wpisany do załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej, stąd też jest to gatunek ważny dla Unii Europejskiej, priorytetowy. Liczebność tego gatunku w wielu krajach europejskich, w tych kluczowych, w Polsce, w Hiszpanii, Francji, gdzie gnieździ się prawie 20% populacji całej Unii Europejskiej, niestety spada. Stąd też znajduje się on na czerwonych listach gatunków zagrożonych, również czerwonej liście ptaków Polski, która została opublikowana w 2020 roku przez OTOP. I wiemy, że gro populacji, która się gnieździ w krajobrazie rolniczym, w uprawach rolnych, jest zagrożona. Wiele lęgów niestety jest niszczonych i wymagają one czynnej ochrony. Ta czynna ochrona jest też skuteczna. Wiemy, jak skutecznie chronić ten gatunek. I to były przesłanki do tego, aby w ogóle zająć się tym gatunkiem. Rozpoczęliśmy te działania jako Towarzystwo Przyrodnicze Bocian w 2005 roku. Pierwotnie były to działania ograniczone do południowego Podlasia, czyli północnej Lubelszczyzny i wschodniego Mazowsza. Pierwszy projekt, taki większy, współfinansowany ze środków norweskich, realizowaliśmy w latach 2009-2010 i w latach 2013-2015 był już realizowany taki projekt większy. Tu korzystaliśmy z dofinansowania unijnego i niektóre działania były realizowane w skali ogólnopolskiej, między innymi inwentaryzacja, jak również pierwszy krajowy cenzus błotniaka łąkowego. Czynna ochrona była wówczas realizowana na terenie 9 powiatów. Inwentaryzacja objęła 15 obszarów Natura 2000, w których gatunek był, w których błotniak łąkowy był gatunkiem kwalifikowanym. Chcieliśmy po prostu wiedzieć, w tych dwóch latach 2013-2014 przeprowadzić taką kompleksową inwentaryzację gatunku według jednej standaryzowanej metodyki. Wyniki tych inwentaryzacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu pod tym linkiem. I co nam powiedziała ta inwentaryzacja? Co wykazała ta inwentaryzacja? Wykazała to, co podejrzewaliśmy, że gro populacji krajowej gnieździ się poza obszarami Natura 2000, poza obszarami chronionymi w krajobrazie rolniczym. To ma oczywiście konsekwencje w ochronie tego gatunku, ponieważ no ta ochrona, pozyskiwanie środków na ochronę gatunków poza obszarami chronionymi jest oczywiście trudniejsze, utrudnione. W ramach tego pierwszego projektu współfinansowanego ze środków unijnych ważnym zadaniem było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego. Prace były rozpoczęte w 2013 roku. Plan został zatwierdzony w 2015 roku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jest to taki dokument,
który określa cele, zadania na najbliższe 10 lat. I kolejnym etapem, kolejnym projektem, który realizowaliśmy przy udziale też środków unijnych, ale także współfinansowania z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku, Warszawie i Lublinie, był projekt, którego zadaniem było wdrożenie tego krajowego planu, wdrożenie, realizacja tych działań wpisanych do tego krajowego planu ochrony błotniaka łąkowego. I tutaj już działaliśmy na znacznie większym terenie, ponieważ czynna ochrona była prowadzona na terenie 22 powiatów w 5 województwach. Prowadziliśmy także monitoring błotniaka łąkowego w Ostoi Biebrzańskiej. Ostoja Biebrzańska jest najważniejszą ostoją Natura 2000 dla tego gatunku, w której się gnieździ od 30 do 50 par błotniaka łąkowego. Przeprowadziliśmy też drugi cenzus, czyli drugie takie ogólnopolskie liczenia tego gatunku w ramach krajowego cenzusu na 100 powierzchniach 10 na 10 kwadratów, kilometrów w latach 2018-19. Czyli 5 lat po przeprowadzeniu tych pierwszych liczeń, przypomnę, że ten pierwszy cenzus był w latach 2013-14, czyli te same powierzchnie, ta sama metodyka, dzięki temu mogliśmy te dane porównać i zobaczyć, co się zmieniło przez te 5 lat. Kontynuowaliśmy też badania z wykorzystaniem logerów GPS, no i jak przy każdym też tego typu projektów, promocja ochrony błotniaka łąkowego. Takim naszym głównym celem i zadaniem we wszystkich tych projektach jest budowa i rozwój krajowej sieci, ja to nazywam sieci błotniakowej, czyli takiej grupy osób zainteresowanych ochroną tego gatunku, ochroną i badaniami tego gatunku. We wszystkich tych działaniach, czy to jest czynna ochrona, monitoring, cenzus, uczestniczyło bardzo dużo osób, zarówno specjalistów, ornitologów, jak również amatorów, wolontariuszy. W każdym z tych zadań to były dziesiątki osób. W latach 2017-20, tak jak już wspomniałem, te działania z czynną ochroną lęgów były prowadzone w 22 powiatach. Jak widzicie, to były powiaty, w których te zagęszczenia błotniaka łąkowego są najwyższe, czyli chcieliśmy skupić nasze siły i środki na te obszary, gdzie rzeczywiście te nasze działania będą najbardziej efektywne. Głównie to jest Polska Wschodnia, Centralna, ale także Opolszczyzna. I rzeczywiście w oparciu o dane z cenzusu, o mapowanie predyktywne, czyli dane z cenzusu wskazały nam te obszary, gdzie to prawdopodobieństwo, ta szacowana liczebność zagęszczenia są najwyższe. Rzeczywiście dane terenowe wykazywały, że rzeczywiście tak jest. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, że te czerwone, niebieskie kropki, które są znalezionymi gniazdami, rzeczywiście najwięcej ich jest na tych obszarach, które cenzus wskazał jako te z najwyższymi zagęszczeniami błotniaka łąkowego. Promocja projektu, tak jak wspomniałem, też była, jest cały czas ważna i była ważna w naszych projektach poprzez stronę internetową i poprzez nasz fanpage na Facebooku, na którym cały czas wrzucamy informacje o tym, co się dzieje w temacie błotniaka łąkowego. Jeżeli ktoś jeszcze jego nie polubił, to zapraszamy do polubienia i śledzenia. I edukacja prowadzona nie tylko wśród rolników, wśród ludności wiejskiej, ale także w szkołach, wśród młodzieży szkolnej. Te działania kontynuujemy, tak jak wspomniałem, od wielu lat. W latach 2021-2022 w ramach projektu realizacja Krajowy Program Ochrony Błotniaka Łąkowego
Liczna ochrona jest prowadzona na 16 powiatach, również tych, które oznaczają się najwyższymi zagęszczeniami błotniaka łąkowego. Tu przypomnę, przy wsparciu funduszy norweskich. Trochę mniej powiatów niż w latach poprzednich, to wynika jakby z ograniczeń budżetowych, ale też współpracujemy z osobami z innych powiatów, z innych regionów Polski, które też mają pod opieką gniazda błotniaków łąkowych, angażują się w czynną ochronę tego gatunku, wspieramy ich jak możemy materiałowo, merytorycznie. Także te działania oprócz tych 16 powiatów są realizowane znacznie szerzej. W ramach projektu obecnie realizowanego wydaliśmy też niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu został wydrukowany folder, to już jest drugie wydanie folderu informacyjno-promocyjnego, który jest dystrybuowany głównie wśród rolników. Jest to takie kompendium wiedzy o tym gatunku, o jego ochronie. Folder możecie pobrać Państwo tutaj z tej strony internetowej, wersji elektronicznej. U nas w biurze też można pobrać materiały drukowane. One też są, będą rozdystrybuowane głównie poprzez naszych współpracowników terenowych. Kolejnym zadaniem w ramach projektu, który obecnie realizujemy ze środków norweskich, będzie krótki, jednominutowy film informacyjno-promocyjny, taki spot, który będzie promował ochronę tego gatunku. On zostanie wykonany do końca listopada tego roku i będziemy go promować poprzez Facebook, poprzez YouTube. I kilka słów o samej czynnej ochronie, ponieważ ona tutaj jest jakby najważniejsza w naszych działaniach, w każdym z projektów. Czynna ochrona zależy od tego, w jakiej uprawie znajduje się gniazdo, na jakim etapie są rozwoju są pisklęta. Zazwyczaj polega ona na nagrodzeniu w momencie, kiedy mamy do czynienia z lęgiem późnym, powtarzanym i wiemy, że na pewno te młode nie wylecą, nie opuszczą gniazda przed żniwami, przed koszeniem uprawy. Wówczas w porozumieniu z właścicielem grodzimy takie gniazdo, co zapobiega nieumyślnemu jego zniszczeniu, tak? I kombajnista, który jedzie, bardzo często po prostu tych młodych nie widzi. One w wieku ponad 20 dni rozchodzą się, uciekają, słysząc jakieś zagrożenie, chowają się w zbożu i raczej nie ma szans, żeby wtedy taki kombajnista te pisklaki odnalazł. Grodząc to gniazdo, to ogrodzenie nie musi być duże. Tutaj jest taki pokazane ogrodzenie model francuski, stosowany najczęściej we Francji, metr na metr. Podstawy są podstawa drewniana, do której mocujemy siatkę heksagonalną, izola, o wysokości co najmniej metra lub 1,20 m. I tą siatkę mocujemy do palików po bokach za pomocą na przykład opasek zaciskowych lub drutów. W przypadku, kiedy gniazdo jest odsłonięte, bardzo często w czerwcu, w lipcu, w wyniku burz, silnych wiatrów, wykładane jest zboże i wtedy jakby gniazdo, zawartość gniazda jest odsłonięta i te młode są narażone na drapieżnictwo. Wówczas też zabezpieczamy takie gniazdo, osłaniamy matami trzcinowymi, słomianymi lub cieniującymi, co powoduje, że drapieżniki po prostu tych młodych nie widzą. Tutaj jeszcze z prawej strony, to się też sprawdziło,
bardzo prosta metoda i skuteczna zabezpieczania takich gniazd przed drapieżnikami. To jest pieprz mielony czarny. Można go dostępny w bardzo znanej sieci sklepów spożywczych z owadem. Wystarczy, że taką torebkę wysypiemy tutaj na dole przy samym ogrodzeniu i to w dużej mierze zabezpiecza nam taki lęk przed podkopaniem się przez psy lub też lisy. Tu jeszcze kolejne rozwiązanie, to jest takie ogrodzenie z gotowych paneli ogrodzeniowych, które możemy przycinać na odpowiednią długość, wysokość 1,20 m. Bardzo też łatwo się je montuje, łącząc je opaskami zaciskowymi. W tym przypadku no tutaj też jest, zachodzi konieczność stosowania maty cieniującej lub właśnie jakiejś maty słomianej, tak aby no te takie najmniejsze pisklęta nie przydostawały się między tymi oczkami. W późniejszym wieku, jak one są już większe, nie przejdą, ale takie no, 10-dniowe pisklaki mogą jeszcze przejść przez takie ogrodzenie. I tutaj jeszcze taki przykład właśnie ogrodzenia gniazda, gdzie młode jeszcze długo po skoszeniu, zebraniu zboża są w gnieździe, stąd też no, bardzo przydała się ta osłona z maty, powoduje, że zawartość gniazda jest niewidoczna. Takie ogrodzenia często są wykorzystywane przez samice, które jako takie czatownie, one wtedy sobie siedzą i pilnują zawartości gniazda przed drapieżnikami. Przy okazji czynnej ochrony zbieramy też bardzo dużo danych na temat samej biologii tego gatunku, na temat lęgów, rozmieszczenia, parametrów rozrodu. I dzięki czemu też no, możemy porównywać te dane z poszczególnych lat. Tu takie zestawienie jest z 5 lat ostatnich. Dla porównania rok 2021, jak widzicie Państwo, nie był najlepszy. Mamy tutaj rok 2020 był najlepszy, natomiast ten 2021 był znacznie gorszy. Liczba podlotów była najmniejsza w tych wszystkich powiatach. I co prawda tych powiatów było mniej, ale widać też te parametry rozrodu wskazują na to, że ten sezon 2021 no nie był udany dla błotniaka łąkowego. Wynikało to głównie z tego, że w wielu regionach Polski zagęszczenia norników, czyli tego głównego zasadniczego źródła pokarmu dla błotniaka łąkowego były bardzo niskie. Wiele par nie przystąpiło do lęgów, także takie obrazki, gdzie w gnieździe mieliśmy 5-6 młodych, no w 2021 takich gniazd nie obserwowaliśmy. Średnio to były 2 pisklęta gniazda. I teraz to były działania, które realizujemy w ramach projektów, natomiast chciałbym podkreślić bardzo, że każdy z Was może się włączyć do działań na rzecz ochrony błotniaka łąkowego. I jak można to zrobić? Można to zrobić w ten sposób, że jak widzieliście, ta czynna ochrona lęgów nie jest skomplikowana, nie wymaga stosowania jakichś takich no, drogich i skomplikowanych zabiegów. Samo ogrodzenie gniazd jest bardzo skuteczne i jeżeli no znacie, jeździcie w teren i wiecie, gdzie są lęgi błotniaka łąkowego, to zachęcamy do
do aktywnego włączenia się do ochrony tego gatunku, ponieważ no, my często, no, nie, my w ramach projektu nie jesteśmy w stanie być wszędzie i chronić wszystkich lęgów. Działamy na terenie 16 powiatów obecnie. Tak jak mówiłem, też w innych regionach jeszcze są osoby, które z nami współpracują, ale dostajemy też bardzo dużo takich informacji, gdzie no, informujecie nas, że w tych miejscach w waszej okolicy są jakieś lęgowe błotniaki łąkowe i prosicie o jakieś działania. Ja zachęcam do tego, żeby samemu też spróbować podziałać w tym temacie i oczywiście my będziemy służyć wszelką radą i wspierać merytorycznie, materiałowo, tak jak mówiłem, ale zachęcamy też do działania właśnie w waszych okolicach, w waszym terenie. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, to oczywiście zapraszamy do współpracy na tych 16 powiatach, na których obecnie działamy, jako wolontariusze, jako osoby, które mogą pomagać przy działaniach. Prosimy też o wpisywanie obserwacji błotniaków, nie tylko błotniaka łąkowego, do internetowej bazy Ornito. To nam często bardzo pomaga, wskazuje, gdzie te błotniaki są. Samo wyszukiwanie rewirów jest bardzo czasochłonne. Trzeba często ten teren odwiedzić kilka razy, żeby zlokalizować takie lęgowe pary tego gatunku. Stąd też prosimy o wpisywanie do bazy Ornito. Jeżeli ktoś z Państwa będzie obserwował też ptaki z obrączkami kolorowymi czy też znaczkami skrzydłowymi, to prosimy też o zgłaszanie tych odczytów, tych ptaków do poloringu lub też bezpośrednio do nas. Oczywiście zachęcamy także do wspierania naszych działań poprzez 1% darowizny w inny sposób. Jak widzieliście Państwo, w ramach każdego projektu dostajemy dofinansowanie, ale zazwyczaj stanowi to 80, 70, czasami 90% i resztę stowarzyszenie musi jakby pozyskać z zewnątrz. Także zachęcamy też do wspierania naszych działań. No i promocja projektu poprzez udostępnianie naszych postów. Wtedy zwiększamy zasięg tych naszych informacji. Ta informacja o błotniaku łąkowym, o potrzebie jego ochrony dociera do większej liczby osób. Polecamy aplikację Naturalist, którą można sobie pobrać na smartfony i dzięki temu w bardzo łatwy i szybki sposób właśnie wpisywać te obserwacje błotniaków łąkowych, czy też innych gatunków błotniaków, czy w ogóle ptaków, nie tylko ptaków, do tej bazy ornito.pl. Więcej na temat znaczków skrzydłowych, jak odczytywać te znaczki skrzydłowe, znajdziecie Państwo pod tym linkiem. Ptaki znakowane są w całej Polsce, głównie na południowym Podlasiu, tu na wschodzie Polski, ale także w centralnej Polsce, na Opolszczyźnie, a w ostatnim roku również w Wielkopolsce. Co roku mamy około 60 odczytów, czyli dużo ptaków jest odczytywanych zarówno w kraju, jak też za granicą. W zeszłym roku po raz pierwszy mieliśmy nawet, chyba było w tym roku nawet, w styczniu, mieliśmy pierwszy odczyt z Afryki. Obrączki kolorowe z alfanumerycznym kodem, pomarańczowe. Tu już trudniej odczytać ptaki z obrączką, ponieważ no, musi ten kod być odpowiednio widoczny, najlepiej takiego ptaka sfotografować, ale też to akurat dane już nieaktualne, tych ptaków jest znacznie więcej, ale też prosimy o zgłaszanie takich odczytów. Tu na przykład bardzo ciekawy odczyt z zeszłego roku.
Ptak, który był obrączkowany przeze mnie w 2005 roku, został odczytany w zeszłym roku jako ptak lęgowy. Zresztą niedaleko od miejsca narodzin, bo to było około 4 km. Także ptak no już w sędziwym wieku, jeden z najstarszych, który został stwierdzony w Europie. To by było tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.